Trzy mody, w których każdy musi zagrać w Hearts of Iron 4. 1. Road to 56, mod, który dodaje drzewka do wszystkich znaczących państw w grze. Za darmo, bez żadnej DLC, nawet Tybet dostaje własne drzewko. 2. Total War, mod, który zmienia przemysł i drzewka państw i sprawia, że gra jest większym wyzwaniem. Do tego jest bardziej zbliżona do historii. 3. Kaiserreich, co by się stało, gdyby Niemcy wygrały pierwszą wojnę światową? To scenariusz wszystkiego zdarzenia. Każde państwo posiada własne cele, jak i inną możliwość rozgrywki.